Venus? Venus, baby! Venus! Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a przed wami Destiny. Zaczynamy jak zwykle na orbicie i wybierzemy sobie cel. Cały czas na Księżycu walczymy. I teraz mam do wyboru dwa zadania, których jeszcze nigdy wcześniej nie ruszałem. Shrine of Oryx albo Chamber of Night. Myślę, że możemy zacząć zaraz. Zobaczmy, tu jest nagroda. Nagrodą jest tutaj broń, więc od tego zaczniemy. Mogę sobie pozwolić na wyższy poziom trudności? Myślę, że tak. Chociaż podejrzewam, że będzie już bardzo trudno. Listen to this from an old warlock, Osiris. Every end crawls from the same pit, rising from the schism to swallow matter, light and life. It will not be stopped. But here it can be slowed. The shrines of Oryx must be destroyed. There is a shrine here, but it's further in the Hellmouth than anywhere we've been. We should try to destroy it before it's too late. Właściwie tłumacząc to, czego dowiedziałem się wcześniej, to każde zło wypełza z jakiejś dziury. Jedną z tych dziur mogą być właśnie te świątynie. Mamy je zatem zniszczyć. I wylądowałem w trochę innym miejscu niż zazwyczaj. Widać ziemię, widać. Dobra. Cel jest prosty i oczywisty. Ciężkie ammo to raczej nie. Średniego ammo mam też niewiele. Ale może być dobry sposób na otwarcie. Chociaż sami akolici. Ach, Holender, myślałem, że się wychwyli z tej strony. A tu nie. Tak jest. Ładnie granat wylądował. Ale jeszcze jeden tu pozostał. Tylko na chwilę. Ty diable. Dobra. Załatwiony. Muszę zwracać uwagę na to, co się dzieje. To jest jednak wyższy poziom trudności i można nieźle wyłapać. Kierunek. Prosto przed siebie. Z tyłu coś ciekawego? Niekoniecznie. Cholera, myślałem, że mam granat. Chciałem podejść. Czysto? Czysto. Jakieś ammo jest? Jest. Ciężkie ammo. Chociaż nie, w zasadzie ten podwyższony poziom trudności to będzie dopiero w tym miejscu, w którym pojawi się czaszka informująca, że teraz, kolego. Upadli gdzieś tutaj. Są bardzo, bardzo aktywni, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z rojem, z Hive. Właściwie nie, Hive to nie jest rój. Ul? Ciężko powiedzieć. They're invading the Hellmouth. No ładnie. Wszyscy do mnie strzelają. I ci upadli. I Hive.
Dobra, mam cię. Dobra. Następny. Gdzie się teleportowało to cholerne? Dobra, to dziadostwo. Jest dosyć odporne, ale też nie zadaje jakichś kolosalnych. Muszę częściej używać tego. Co my tu mamy? Scout, dobra, scout. Zmienimy snajperkę na shotguna. Scout rifle, no niestety. Tu nie mam ciężkiego ammo. No dobra. Zaraz, tu kogoś wyczuwam po lewej. Ale to chyba gdzieś dalej. No jest, jak raz by się przydała snajperka, co? Szans trafić. Jakoś nie mam szczęścia do działa fuzyjnego. Uła. Przybili mi się przez pancerz. Ale nie mają się tam z kim bić. Sniper rifle jednak tutaj. Teraz się schowa. Wylizać z ran. Gdzie jesteś, paskudo? Tutaj się chowasz. Ammo się skończyło. Tu też się zaraz skończy. Dobra, znalazłem na szczęście lekkie ammo. Dobra, ten padł. Sprawdźmy. Czyli tutaj. Ciągle nie mogę pojąć tej zależności między Hive a między Fallen, czyli upadłymi. If I translated these Fallen comms correctly, one of their barons is here. They don't crawl out of their skiffs too often. Sounds like an opportunity. Czyli baron. Baron upadłych gdzieś tutaj siedzi. Cholera wie, no. Z baronami to do tej pory nie miałem do czynienia. Odrobinę ciężkiego ammo. Cholera. To jest ten baron właśnie. Mam specjalną umiejętność. Jeżeli zabiję przeciwnika przy użyciu tej broni, to mam
mam szansę na dodatkowe ammo. Dobra, tego barona trzeba uważać. Wyczyściliśmy okolice, tak czy siak. Trzy pociski w snajperce. Gdzie jesteś, paskudniku? Gdzie się chowasz? Tam gdzieś. Spryciarz jeden. Mogę, te odgłosy mlaskania mnie totalnie rozbijają. Spróbujmy się trochę poskradać do niego. Jest. Got him. That's one less baron to worry about. Let's find the shrine. Dobra. Idziemy dalej. Przy okazji, w ekwipunku mam takie coś. Aether Seeds. Dzięki temu będziemy pozyskiwali więcej kryształów. Tak mi się wydaje. Może być całkiem przydatna broń teraz do walki przeciwko grupom przeciwników. Olender. O, nieźle, nieźle. I don't even want to know what they're keeping down there. Nieźle załatwili księżyc, co? Muszę sobie sprawdzić, że to jest hive. Ja właściwie to traktowałem jako rój, ale to chyba nie jest rój. Okej. Okay. Spokojnie. Cierpliwie. Są daleko, co? Marnuję ammo tylko, shit. Muszę iść w tą stronę to. Czyli mam szansę na trzymanie trzech pocisków, jak zabiję przeciwnika. Więc jak go wykończę jednym, no to jest dosyć duża szansa. A to raczej nie będzie działało w nieskończoność. To nie jest metoda na odzyskiwanie pocisków. Okej. Okay. Przejdźmy do normalnego strzelania. Tu gdzieś widziałem czarodzieja. Używam tego karabinu, więc zrezygnowałem z... Kogo trafi, to od razu się chowa. Walcz jak mężczyzna. O shit. Trzeba było przytrzymać ten cios specjalny na tą chmarę, co tutaj.
Dobra, mam cię. Shit. Przestraszyłem się, że tu znowu wylezą te szkodniki. Dobra. Ja się muszę kierować tutaj. W porządku. Ciekawe, jak głęboko. Kurczę, wieczony, tu jest trochę jaśniej. Au. Plecy swędzą. Takie napięcie. These fallen are just as crazy as we are. Tu się chyba biją. Strasznie przykre, że nie ma tłumaczenia w tej grze. Ciekawe, co ich skłoniło do tego ataku. No Hive. Pokaż się. Dobra, mamy tego gościa. Okej. Śmigajmy dalej. Granat. Dobrze wykorzystany granat. Jestem ten samotny bohater. Wchodzę między dwie mafie i wycinam wszystkich. Okej, jest i świątynia. No dobra, tam widzę pilnują. Zgroma ich tutaj. Trzeba ich zmiękczyć i potem wykończyć. Pokaż łepetynę. Chodź. Boi się. Jest. Tęsknię za snajper, za scout rifle. Muszę wyczyścić tych typków, zanim się wezmę za czarodzieja. Są jakieś boczne korytarze.
Dobrze. Odsłoniłem się. A coś utknąłem gdzieś. Cholera. Dobra. Najwyższa pora zrezygnować z podwyższonego poziomu trudności. To już nie jest zabawa. Dla pojedynczego gracza. Shit. Nie drapnąłem mu tej tarczy, co? Gdzie jesteś, szkodniku? O, poszedł. Come on! Jest. Chodzimy dalej, co? Dobra, znalazłem idola. Brzmi to jak czarny woskowy idol, ale jak powiedział mi Ghost jakiś czas temu, na pewno nie jest to wosk. Okej, tu jest zamknięty korytarz. Więc... dosyć łatwo jest stwierdzić, gdzie muszę iść. Cholera. Myśmy głęboko zeszli, co? Świątynia przed nami. Oni sobie tam strzelają. Ja spróbuję wykończyć najpierw tych żółtych. Aż ten mi tutaj. Dobra. Walczą między sobą, więc powinienem mieć czas, żeby przymierzyć, ale... Słabo to widzę, odsunęli się dalej. Tędy nic nie zobaczę. Okej, spróbujmy na kuckach. Spokojnie, powoli. Ale mi ten skok nie wyszedł. Okej, coś tu na mnie krzyczy. Pierniczy, ja pierniczę. Czuję, że ich tu będzie więcej za chwilę, co? Uuu.
Kończę najpierw tych. Nie trzymam. Tu jeszcze jest jeden. Okej. Ten ogry jest tam na dole. No, oberwał i to mocno. Zostaje mi 3 pociski, jak to mądrze zrobię. Wychyl się, pokaż swoją paskudną mordę. Tak jest. Coś tu zostało przy życiu? Okej. Okay. Coś znalazłem. Sprawdźmy. Ach, scout rifle. Cudnie. Cudnie. O, i mogę poprawić też tą broń. Mniejsza stabilność, ale mniejszy odrzut. Tutaj zmieniają się statystyki. Jak tu, tylko że teraz akurat zasłania mi... O, stabilność się podniesie, a... Zobaczmy. A tutaj... Zasięg i siła uderzenia. Dobra, zmieńmy to tak z ciekawości. A tu można jeszcze zwiększyć obrażenia. Te białe bronie są najsłabsze oczywiście w tym... Mogę się pozbyć tej starej. Coś ciekawego w hełmie. 78, może tylko się różni wyglądem. No, niech będzie. Nie mogę się doczekać momentu, w którym będę mógł sam modyfikować kolor uzbrojenia. 15 pocisków, każdy zabójczy. Czemu ja nie trzymam? Supercharge'a na takie momenty, co? Jak mi tu zgraja paskudników idzie. Ja mam nawet takie zadanie do wykonania. Tak, zabij 3 przeciwników przy użyciu supercharge. 3 naraz. Prometeusz mi się przypomniał, jak zobaczyłem te drzwi. Nie jestem pewny czemu, ale... No wybaczcie, że wam przeszkodzę w modlitwie, ale... Nie oddają jak jakieś kraby. Piękny strzał. Jeszcze jeden tutaj został. Cholera, mam ten cały ul załatwić. Ja na pewno zaraz zabiję tego skubańca i wyleci tutaj cała tona następnych. Już ich znam, cwaniaków. Doskonale.
Czekajcie. Scout Rifle. Wystarczy pocisków w tym, żeby zabić. Wystarczy pocisku w jednym magazynku, żeby zabić takiego gościa. Natomiast, Chryste, panie... Jesteś pewny tego, mój drogi duchu? Ja tego nie widzę. Let's just hope we don't get sucked into some transdimensional vortex. Jestem, panie. Duch ma nadzieję, że nas nie wessa gdzieś w jakiś międzywymiarowy vortex. Oh, fuck me. Muszę stąd wyjść. Kto ci podpowiedział, żeby brać harda? Jest taki mocny aż, co? Granaty. Okej. Mogę przetrzymać przez chwilę. Nie wiem, gdzie ten wielki paskudnik jest. Już wiem. O tak. It's weakened. Destroy it. Severed their connection. The shrine, it was communing with something out there. Their god or king. Well, not anymore. Whatever it is, it's still out there. Okej. Okay. To nie było największe zagrożenie, tak czy siak. Ta świątynia się komunikowała z jakimś królem, czy z czymś znacznie potężniejszym niż ona sama. I cokolwiek to było, nadal gdzieś działa. No cóż, myślę, że to była całkiem ciekawa przygoda. Dostaliśmy kilka przedmiotów, ale przyjrzymy się im dokładnie już następnym razem. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej. What do you think is down there? Death. There's ours. Let's find out. I hate when she does that.